Witam państwa serdecznie ze sklepu Fotomak przy stacji metra Stokłosy, gdzie zwykle rozmawiamy o książkach, ale też czasem o czym innym. A dzisiaj słów kilka o, o wyborach, które w swojej nieopisanej naiwności oceniłem no całkowicie źle. To znaczy wydawało mi się, że PIS po tym wszystkim, co się wydarzyło i po tym w jaki sposób Jacek Kurski prowadził przez te cztery lata kampanię wyborczą nieustającą, że PIS zyska większość konstytucyjną. Na głowę mi nie przyszło, że może być inaczej. A jednak jest coś takiego, proszę państwa, jak wieczne nieodgarnione ludzkiego ja. Czyli człowiek dostaje coś do ręki, chwalą go, budują mu przyszłość, a on zawsze sobie, przepraszam za wyrażenie, bicz z gówna ukręci i zacznie tym trzaskać. I tak jest, proszę Państwa, po tych wyborach. Można mieć do pisu różne anse i wątpliwości, ale, proszę Państwa, wprowadzenie z powrotem Lewicy do Sejmu, wpuszczenie Klaudii Jachiry do Sejmu, Wiecie Państwo, co mam takie wrażenie, że, że to jest. My się poruszamy w cały czas w obszarze fałszywej retoryki. To znaczy, uważamy, że, że pewne rzeczy dzieją się same i że taka gawenda, która, która się zamyka w klamrze kapitalizm, socjalizm, czy tam wolny rynek i pakiety socjalne, że to opisuje polityczną rzeczywistość. Proszę Państwa, to nie opisuje politycznej rzeczywistości, bo parlamentaryzm jest prawdopodobnie, tak myślę, przez różne organizacje rozłożony na atomy i każdy doskonale wie, co zrobić, żeby na przykład zdewastować obrady parlamentarne w jakimś kraju. Tak Wystarczy nam wprowadzić palikotę albo jachirę, albo kogoś Innego, prawda? I to są osoby, które dominują całkowicie za pomocą prowokacji. I to jest standard. To powinno być elementem retoryki politycznej w Polsce. Dlaczego tak się dzieje? Natomiast ludzie to widzą i udają, że wszystko jest w porządku. Dlaczego? Bo były wolne wybory i ludzie głosowali na Jahirę. Są wolni i głosowali na Jahirę. Proszę Państwa, jeżeli ktoś głosuje na Jahirę, to nie jest wolny. To znaczy, że podpisał cyrograf. I o wolności w ogóle nie ma mowy. Proszę Państwa, wybory i to, co się dzieje w parlamencie, polityka, to jest coś, co powinno być sferą no, pewnej intensywnej komunikacji. Tak? No i ta komunikacja niby jest, ale my wymieniamy memy, tak? wymieniamy komunikaty fałszywe. Nikt nie wyjaśnia, dlaczego jest tak, jak jest. Proszę Państwa, Polacy są narodem, który teoretycznie jest podzielony. Natomiast moim zdaniem to jest naród, który najmniej nadaje się do podziału, dlatego że wszyscy odebraliśmy prawie jednakowe wychowanie. Wszyscy mówimy tym samym językiem i rozumiemy się doskonale. Czytamy te same memy, czytamy w podobny sposób żarty i różne podprogowe komunikaty. To nie jest tak, że Polacy dadzą się łatwo podzielić. Nie dadzą się podzielić. A jednak te podziały są budowane, kreowane w wyniku jakichś idiotyzmów. Dlaczego? No bo Polacy są trochę kokieteryjni, tak więc jak ktoś zrobi coś głupiego tak? i wokół siebie trochę szumu no to uważają, że to fajne i może komuś zrobimy na złość i tego kogoś wybierzemy do parlamentu, tak? no, to, no to proszę bardzo, tak? Mieliśmy Palikota, teraz będziemy mieli Jachirę i całą Konfederację. Która będzie robić to, co zwykle, czyli zwracać na siebie uwagę tak? i próbować zyskać na czasie wszystkimi dostępnymi, dostępnymi sposobami. Co już się zaczęło, wszyscy to widzimy, bo będą kwestionować wybory i domagać się ich powtórzenia, ponieważ nie dostali miejsca w mediach. Proszę Państwa, Sprawy są poważne, bo chodzi o, powiedzmy sobie wprost, dobro narodu. Tak? Ja rozumiem, że jest taka moda na wyszydzanie tego rodzaju komunikatów, proszę bardzo, wyszydzajmy. Chodzi o dobro narodu, o to, żeby ludziom się żyło lepiej. Tak? Po to wszystko, y, 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 po to właśnie organizuje się wybory. Przez te cztery lata PIS doprowadził do czegoś takiego, że jest naprawdę lżej. Ja nie wiem, jak będzie dalej. Czy będzie ciężej, czy płaca minimalna spowoduje jakąś zapaść, czy nie spowoduje, natomiast nie mogę już słuchać tych wszystkich domorosłych ekonomistów, którzy w sklepie z wódką albo na stoisku z grzybami, na targu w grodzisku opowiadają o tym, jak to się za chwilę wszystko zawinie, jak to się załamie z powodu tego, że te 500-plus prowadzili, że też w Niemczech się nie może załamać, może te wszystkie pakiety socjalne są o wiele wyższe i wypłacane od dawna, że też to wszystko działa na świecie, tylko u nas ma doprowadzić do katastrofy, bo będzie jak w Grecji. Ale co, Grecja zniknęła? Bo będzie jak w Argentynie. Argentyna zniknęła? Coś się z tym tam stało? Coś się wydarzyło strasznego, podzielili kraj? Nie, nic się nie stało. Natomiast wiecie państwo, że jeżeli doprowadzicie do kryzysu u nas, to kraj podzielą. To jest oczywiste. Karmienie się złudzeniem, że będzie inaczej, jest objawem ciężko, ciężkiej i zaawansowanej głupoty. Niestety, proszę Państwa, kiedy człowiek zaczyna mieć władzę albo chociażby tylko dostęp do y, y, jakiegoś medium, y, po prostu dostaje małpiego rozumu, nie ma mowy o tym, żeby mu w ogóle przemówić do, do czegokolwiek. Y, no więc przed nami tak zwane ciekawe czasy, prawda? Tak zwane ciekawe czasy i rozmaite egzemplarze, tak? Od Libickiego począwszy na Jachirze kończąc, będą uaktywniane, po to, żeby wszyscy wiedzieli, jak straszny zamordyzm i jak straszny reżim panuje, panuje w Polsce, dlatego, że PiS wziął 235 mandatów w parlamencie. Ja nie wiem, to nie ma słów na określenie tego zidiocenia po prostu. Nie ma na to słów. Jak jeszcze słucham tej kokieterii w wykonaniu pana Mikke, który mówi, że przeciętny wyborca PiSu jest nieinteligentny. Do kogo on to mówi? Do tych wszystkich baranów, tak? Którym się wydaje, że jak ułożą kostkę Rubika w krócej niż dwie minuty, co się stają kim? Przepraszam bardzo, kandydatami do Nobla? Jak to, Karczuk? To jest, proszę państwa, obłąkanie. Obłąkanie. Niestety będziemy się z tym obłąkaniem musieli mierzyć i musimy się liczyć z tym, że takie obłąkanie przyciąga widzów. Normalnie jak facet, co jeździ na rowerze z małpą po linie. I póki co, ponieważ poruszamy się na obszarze fałszywej retoryki, nie mamy żadnego sposobu, żeby to unieważnić. Ale taki sposób powinniśmy znaleźć, on, pewnie, on na pewno jest. I taki sposób, a jeżeli go nie znajdziemy, to go sobie wypracować, tak? żeby unieważnić tego rodzaju aktywność. Co to znaczy tego rodzaju aktywność? Aktywność polegająca na tym, że się nie uprawia komunikacji. Tak? Jeżeli wychodzi Jarosław Kaczyński i on coś mówi, to ja jestem przekonany, że on to mówi, bo on się przygotował i on to traktuje serio. Jeżeli wychodzi Korwin i coś mówi, czy ktokolwiek z Konfederacji, czy Jahira, czy Paweł, Jan Paweł Libicki, czy nawet, czy politycy z PO, z Grzegorzem Schetyną na czele i panią marszałeki Dawą Bońską, to ja wiem, że oni nie myślą o komunikacji. Oni z pewnością nie myślą o tym, żeby nam coś serio i poważnie powiedzieć. Oni myślą tylko i wyłącznie o tym, żeby zwrócić na siebie uwagę i zyskać na czasie. To jest ich główny cel. A pani Yahira myśli jeszcze o tym, żeby stać się gwiazdą tego parlamentu i opowiadać jakieś podsuwane i przez nie wiadomo kogo dyrdymały. Ponoć cały Wilanów głosował na Yahirę. Fantastycznie po prostu. Fantastycznie. Mam nadzieję, że któryś z kolejnych prezydentów Warszawy postanowi zrównać to z ziemią, oby to stało się jak najszybciej. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tego miłego felietonu. Do usłyszenia, do widzenia.